Niedziela wieczór, przyjeżdżałem podpalać samochody. Minus 11, w nocy będzie minus 20. Patrzę pierwszego, to mój. 24. Razy świecę grzeje, no. Jedni mówią, że tak się powinno, inni, że nie, ale zobaczymy. Bardzo ciężko. Nie wiadomo, czy to kwestia tego problemu z tym paliwem, czy mrozu. Ale ciężko zapalił. No dobra, godzinę musi teraz minimum pochodzić. Idę teraz kolejny odpalać. Zobaczymy, jak będzie sytuacja się kształtowała. Teraz niebieska. Chyba tutaj będę grzał jeden raz świecę, tak mi się wydaje. To chyba wyłączę, bo nagrywanie, bo tu w ogóle nic nie widać. No i nic nie słychać, bo mój tam napieprza. Bardzo ładnie. No i już mamy poniedziałek. Udało się poodpalać. Nie kręciłem, bo tak jak mówię, wszyscy się razem zjechaliśmy na placu. Nawet mieliśmy być na siódmą, to wszyscy byli przed siódmą. Ja mówię, przyjadę trochę wcześniej, to poodpalam. Już będzie ciepło w samochodach, powłączam Webasta, a wszyscy przyjechali wcześniej, tak za 15:27. No i na szczęście udało się, każdy zapalił normalnie. Mój oczywiście bardzo długo kręcił. Tak właściwie tak samo pozapalały po tej nocy, jak wczoraj, jak w niedzielę wieczorem. Tak z taką samą tą, że tak powiem, mocą. No i odpukać na razie, dzięki Bogu, jedziemy, wszystko ok. No tak mówię, mamy teraz jest pół do dziewiątej. Półtorej godziny wszyscy jadą, jeszcze tam tata tankował, niebieska też tankowała, Iveco jeszcze nie, Iveco po załadunku, ja też po załadunku będę tankował, także ja jeszcze nie gasiłem w ogóle silnika, no ale tu już po drodze widziałem, już przygody były, tata zresztą też widział, że już dwie ciężarówki na poboczu zamarznięte, ja teraz przed chwilą wyprzedzałem TGA. Gość mówił, że mu zamarzła skrzynia, na jednym biegu jedzie i taki słabiutko, tak słabo. I widziałem też DAFa, 95 na poboczu, też z kabiną do góry, jakąś tam wannę, taki starszy DAF. No a my na razie jedziemy. Panie Boże, kochany. I oby tak pozostało. I po króciaku, znaczy chyba. Jestem już rozładowany, tak mi się wydaje. Nie wiem, o silnik chodzi, nie wiem, czy mnie wołał, czy nie. Mam szybę uchuloną, co prawda, ale nie słyszałem, żeby mnie wołał, a samochód się przestał bujać. Jeszcze chwilę odczekam i pójdę sprawdzić. Powiem szczerze, że mi się ekstremalnie nie chce wyjść z auta. Ale już temperatura jest lepsza, bo no nie wiem teraz ile to tam było. Minus 5. O, minus 5, dokładnie tak wziąłem. Minus 5, minus 6. Także jest znacznie lepiej. No nie było tak tragicznie. No, poodpalały te samochody, przetrwaliśmy tą noc straszliwą. No tak nadsłuchuję, chyba już faktycznie skończył. Jaka to jest wygoda i kultura, jak są światła przy rampach. To by to bardzo ułatwiło. No ale niestety. Oj, przepraszam. Blue Monday się pomału kończy. No i mam ładunek na jutro, ale nie ładuję go dzisiaj. Co teoretycznie mógłbym się załadować, pojechać na bazę i jutro rano wyjechać, ale jadę na bazę i dopiero rano pewnie na załadunek, bo no, mróz się jeszcze utrzymuje, a ten towar zmarznąć nie może, a jest ryzyko, że zmarznie, więc no i sobie narobię jakichś problemów, więc wolę się rypnąć ten kawałek na pusto, pojechać na plac rano, przyjechać, załadować i pojechać bezpośrednio na rozładunek, jadę w okolicy Szczecina jutro i zobaczymy, co to się będzie działo.
Nic, dobra, idę się dowiedzieć, co, czy są, czy z tym zdjęty, czy nie. Jak tam sytuacja? No nie, jednak jest minus 8. Te minus 5 to było od nagrzanego silnika, który chodził, także... Także jeszcze mróz trzyma, no jeszcze mróz trzyma, minus 7, teraz pokazuje 16.40, no ale według prognoz, bo już na aplikacji pogody radar się zawiodły, muszę powiedzieć. Dość poważnie. Bo, no, było na szczęście parę stopni więcej w weekend. Pokazywało 23, 24, 25, tam co mówiłem w ostatnim odcinku 26, no to pewnie zostałem też poprawiony, ale to niby potem się okazało, że patrzyłem w Suwałki i zostało mi to w tej aplikacji Suwałki, a nie Poznań z przyzwyczajenia. No i dlatego też taka pomyłka, ale też no, czytałem artykuł, że faktycznie były w Poznaniu, było 25, chociaż u nas, no nie wiem, chyba, że mamy termometr zepsuty, ale no nie widziałem. Aplikacja Pogoda Radar pokazywała niby minus 15, a nie wiem, bez tam o 21. Taka w telefonie już, która była tutaj wcześniej, tak po prostu telefon pokazuje, no to tam było minus 11 czy minus 12, a termometr w kuchni, przepraszam, pokazywał minus 11. No, to nie wiem, w każdym razie no tata też potwierdza, że u nich też było, że było, a tata pod Poznaniem mieszka, czy z rodzicem mieszkałem pod Poznaniem, no to też było tam więcej cieplej niż na tej aplikacji Pogoda Radar, którą tak zachwalałem i tak bardzo byłem zachwycony, no to na szczęście pomyliła się w tą dobrą stronę. Teraz sobie nawet nie sprawdzałem, tylko patrzę teraz na tę aplikację w telefonie cały czas, no ale ma być już cieplej, ma być podobno taka w sumie anomalia, no bo przecież powinno się w sumie w nocy powinno się robić chłodniej, a teraz temperatura ma rosnąć. I nawet koło północy, koło pierwszej ma już być na plusie, więc czy tam koło zera, także myślę, że będzie dobrze, bo gdyby było teraz znowu minus 20, to bym się denerwował, bo jadę teraz na plac, zostawię samochód po 17, nic, prawda, na piątą mam załadunek, czyli mniej niż 12 godzin, wiadomo. No nie wiem, czy tak powiedzmy o 4.20, żeby tak na tą piątą być, 4.30 max, musiałbym już się turlać z placu. Kurczę, które muszę dzisiaj wstać, znaczy jutro, ja cię kręcę, ale będzie pogrom nocny. To no się trochę denerwował przy takiej, jakby było tam minus 20, to mnie trochę denerwował, że może być problem. Takie uroki zimy, a teraz uroki wyjeżdżania z firmy czy ze strefy przemysłowej w godzinach szczytu i w godzinach, w których ludzie kończą pracę. Zwykłe skrzyżowanie, które normalnie stanowi najmniejszego problemu, teraz powoduje dość srogi korek. No i też tutaj jest, tylko dlatego, że tu jest blisko tego skrzyżowania, ale też tu jest, powiedzmy, dwa skrzyżowanka są obok siebie, bo tu jest wyjazd z firmy, kilku firm i tutaj jest zaraz skrzyżowanie, no i się tak srogo korkuje. A tutaj pan widać, że się bawi telefonem, bo co jakiś czas traci kontakt z rzeczywistością i robią się długie przerwy. Dopiero się jorgnie, żeby podjechać. Ale to nie oszukujmy się, no w takich właśnie sytuacjach, w takich godzinach szczytu, każde takie właśnie zgapienie powoduje, że ten korek jest, się powiększa. Więc warto by było jednak, jak już się bawić telefonem, bo to wiadomo też nie, nikt tutaj nie będzie się zgrywał wielce, nie wiadomo jak, no patrzcie, znowu taka sama sytuacja. No kurczę, naprawdę to wkurzające. Chociażby ja, który teraz też używam urządzenia nagrywającego, no ale przynajmniej nie wpływa to jakoś szczególnie na to, co robię. Czyli w sensie podjeżdżam w korku i tak samo jakbym, nie wiem, mnie nagrywał, to może też bym patrzył, sprawdzał pocztę, czy coś bym patrzył w telefonie. Wiadomo, że nie powinno się używać telefonu w czasie jazdy. Korek to też mimo wszystko jest jazda, no ale też, no bądźmy szczerzy, no takie podjeżdżanie w korku na pewno jest mniej inwazyjny i mniej niebezpieczny niż używanie telefonu w czasie jazdy, które jest bardzo niebezpieczne, ale no, jak widać, nieumiejętne korzystanie z telefonu i taka po prostu gapowatość, jak pana z pięknego Volvo, powoduje, że korki mogą się powiększać. I taki to oto wywód na temat telefonu w korku. I cały czas, no nie idzie panu, ewidentnie nie idzie po prostu utrzymanie uwagi. Ciekawi mnie swoją drogą, tak sobie dzisiaj się zastanawiałem. Co prawda, no byłem nieraz świadkiem takich sytuacji, ale nie w sensie odpalania po mroźnym weekendzie, odpalania ciężarówek w firmie, gdzie jest duża flota, no i nie ma czegoś takiego, że dziadyga przyjedzie w niedzielę
i podpala samochody, tak ja to wczoraj zrobiłem. Tylko te samochody tam stoją po kilka dni, mróz przyjdzie, no i wiadomo, każdy tam swoje robi, ale na to nie patrzy. Kierowca jakiś tam przyjedzie z trybu 2:1, 3:1, nie wiem, jakkolwiek, kilka dni w domu był, przyjedzie, no i samochód, który stoi w rzędzie ciemników, nie chce zapalić. Wiadomo, no się odpalają jedni od drugich, mają jakieś startery na wózeczkach, coś tam, chociaż też to swoją drogą podobno nie jest to zbyt zdrowe dla silnika, zwłaszcza dla tych wszystkich tych systemów elektronicznych i tak dalej, komputerów, takie odpalanie od strzała, od kopa, jak to się mówi, ale tak sobie pewnie radzą. Tego, że mówię, no takiego mrozu tutaj nie pamiętam, nawet w wiadomościach mówili, że ostatni raz taki mróz był minus 25 10 lat temu. I mówię, prawdopodobnie to pamiętam, bo wtedy też już miałem busa i odpalałem go przy tych minus 25 i pamiętam to dokładnie, bo oczywiście się bardzo denerwowałem, ale też jednocześnie byłem bardzo z tego dumny, tylko też pamiętam to dokładnie, że to odpalałem pod domem właśnie rodziców, także też nie było nerwów. Pamiętam, że jakoś tam roboty wtedy nie miałem, ten samochód tak czy siak stał, więc jakby nie zapalił, to by nie zapalił, to by się na prostownik i tyle. Ale no mówię, takich mrozów podobno nie było od 10 lat w Polsce, więc to teraz jestem ciekawy, jak na takich wielkich bazach się te odbywały te poranki, jak to wyglądało, odpalanie samochodów, które stały dłużej. Bo mówię, byłem świadkiem, jak pracowałem na spedycji i ciągałem na czepie, jak te samochody odpalali, ale to nie były takie siarczyste mrozy. Oczywiście się zdarzyło, że nie wiem, na 10 ciągników za nie zapaliły, no to reszta pomogła, jak tam były jakieś, akurat ktoś był na placu, na bazie. A dzisiaj to podejrzewam, że był Saigon, zwłaszcza, że na przykład chociażby patrząc po forum, którym tam czytam sobie jakieś o awariach ciężarówek, o naprawach i tak dalej, to dzisiaj to był taki wysyp postów właśnie o zamarzniętym paliwie, o tym, że samochód odpalił, ale z gazu, że pozapychane filtry, że jakieś błędy powywalało i naprawdę jest jeszcze mniej. Mam ochotę na jakieś nowoczesne samochody, znaczy nowocześniejsze niż na jakieś tam nowe auta po prostu, bo w takich przypadkach nowe auta też potrafią narobić problemu. I teraz się zgapiłem, no i oczywiście tak jest. No i tak nie podjedzie, nie puści i tam i osobówek. Ja czekając, aż się zrobi całe miejsce na zestaw, żeby skrzyżowanie zablokować, to mogę stać do jutra, bo będzie wjeżdżało tutaj 15 osobówek. Niestety. Ja bym tu mógł stać do jutra, nie? Bo za każdym razem, nie wiem, potrzebowałbym 4 powiedzmy miejsca samochodów osobowych, żeby podjechać, żeby nie zablokować skrzyżowania. To nie ma szans, żeby mi osobówki puściły, poczekają. Będą się tak pakować tak długo, aż nie wiem, tam wszyscy z pracy wyjadą z tamtych firm i może się na chwilę zrobi pusto. Nie ma na to szans. Wiadomo. Na szczęście u nas się żadne błędy nie powyświetlały w tym. Viveco ok. Taty ok, w moim ok, a w niebieskiej jakieś błędy wyskoczyły od naczepy, ale jest wszystko w porządku, więc nie wiem, mam nadzieję, że jak mróz zejdzie, w sensie jedzie, hamuje, wszystko jest ok, nic się nie grzeje, jakieś tam błędy powywalało od naczepy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, jak mróz puści, no. A poza tym wszystko, tak przetrwaliśmy ten dzień, jak już nie będę się powtarzał. Dzień kolejny, ja już jadę na rozładunek. Mam spore opóźnienie, bo długo załadunek trwał, chyba nie wiem, z 3 godziny w sumie. Byłem na 5 rano, a wyjeżdżałem o 8, także przerwa, zmiana. Ach, no załadunek poszedł bardzo, bardzo nieciekawie i już mam w plecy ten czas na dzisiaj, ale teraz się włączam, bo przed chwilą, no nie miałem kamery włączonej, ale się takie coś wydarzyło. Całe szczęście, że kurczę, mam szybę w całości. Wyprzedzało mnie seria T, renówka przed chwilą tu jest na początku Eski, przed Gorzowem jeszcze. W kierunku Szczecina i widziałem, ruszała ta tetka, ruszała z Przytocznej, bo zwróciłem uwagę na nią, wiadomo, no tam kolega jeździ taką bardzo podobnym i myślałem, że może on tam rusza, bo też na tych trasach jeździ, tak zwróciłem uwagę na tą tetkę i no i kawałek tylko co tutaj dojechaliśmy do Eski, on mnie zaczął wyprzedzać dosłownie na mojej wysokości w pierwszej osi od naczepy tutaj od pasażera z prawej strony. Nagle poszedł dym z tego koła. To był moment. Poszedł dym, strzeliła opona, ta naczepa tutaj na moich oczach siadła. Dałem po hamulcach, zacząłem go wołać na radiu, że mu się coś tam dzieje. No i momentalnie buchnął płomień z tego koła. I kawałki chyba łożyska, piasty się posypały, także tutaj po prostu coś mi właśnie walnęło w szybę, coś w kabinę. Dałem po hamulcach, widziałem jakieś kawałki się jeszcze posypały na drugi pas. Osobówka też dostała, ale no nie groźnie, bo pojechał dalej, także nic się nie stało. No i tam oczywiście na radiu wołaliśmy i tak dalej.
No i zaraz się zaczęło na poboczu, no i strasznie współczułem, no kurczę, masakra, mam nadzieję, że też nie najechałem na jakieś elementy tej piasty, ale no i zaraz dym, ten zapach spalenizny, ta dymuwa, normalnie żywe płomienie z tego koła, no okropieństwo, a moment przed chwilą ruszał, nie? Z parkingu, także ja cię kręcę naprawdę tak blisko nieszczęścia, no. Łatwo o nieszczęście. No i rozładowany bardzo sprawnie, aż w szoku byłem, że tak szybko rozładowali. Jeden gość wózkiem, drugi gość paleciakiem na naczepie. I 28 palet rozładowali tak szybko, że ledwo zdążyłem się na nie zjeść, jeszcze dokręcałem 15 minut przerwy, żeby 45 wykręcić. Także fajnie, no jest 12:20, jadę na załadunek. Ciekawy jestem, czy tam budowlankę ładuję, jestem ciekawy, czy będzie jakaś kolejka. Zobaczymy na tym załadunku. Ja tam nie ładowałem, chłopaki ładowali się, tam poradziłem co i jak. I teraz jadę ja tam załadować i zobaczymy coś, jak to się sytuacja będzie kształtowała. No mam nadzieję, że szybko pójdzie ten załadunek. Niż na drobę jakoś straty z porannego załadunku. Jestem na załadunku. Tak mi się przypomniało, że ja tu chyba kiedyś byłem, dawno temu. Ale żadnych tu zasad nie pamiętam obowiązujących. Wiem, że na pewno byłem tutaj latem, było ciepło. A teraz to tutaj jest normalnie Ice Road Truckers. Nie dość, że śnieg, lód, to jeszcze deszcz pada. I cały dojazd do tej firmy normalnie się jedzie przez las. I no tu jest, w tym miejscu jest szeroko, wiadomo, ale potem to jest tak na szerokość mniej więcej samochodu. A bokami jest lód, kurczę. Latem tam się zjechać nie ma problemu, ale teraz zjechać to... Nie patrzyłem jeszcze, czy czasem gdzieś tego... Pożyska coś się nie stało, ale nie widzę, żeby było jakieś. Jadę się ładować. Znaczy nie, czyli jadę się zarejestrować, coś tam, już nie pamiętam, takie jakieś głupie zasady tutaj, że muszę zobaczyć na brudno, że tak powiem. I załadowane. Niecałe 2 godzinki. Po 12:20, jak się ostatnio włączałem, to jeszcze jechałem. Z tego co pamiętam, nawet nie wiem, po której godzinie tutaj zawitałem. Także poszło nieźle w sumie, ale naprawdę pogoda jest okropna. Deszcz pada na ten lód, na ten śnieg, na tą bryję, co tutaj jest na drodze. Okropieństwo. I jak się załadunek odbywa pod taką tam wiatą, to jeszcze pół biedy, tam jest wiadomo mokro, ale przynajmniej się człowiek nie wywali, jak biega koło naczepy. No to tam nie można naczepy pozapinać, tylko jeszcze musi pan ochroniarz policzyć palety, które i tak widzi wózkowy, które może na kamerze zobaczyć w razie co, które ja liczę. Ach, no, bez sensu. I mógłby się tam w miejscu załadunku pozapinać elegancko pod dachem, nie bojąc się jednocześnie, że się wywalę w lodzie, no ale niestety musiałem się pozapinać przed bramą. Ale dobra, nie jest źle, naprawdę nie jest źle. 14:20 wyjeżdżam, zaraz zadzwonię, ale na pewno nie tam, powiedzmy, gdzieś będę po 18 w pół do 7 w Poznaniu. Na pewno tego nie zrzucę dzisiaj, więc na bazę i jutro zrzutka, tylko zaraz muszę zadzwonić tam do tego klienta na to miejsce rozładunku, co to tam jest i na którą godzinę się i się umówić na rano, na jakąś tam godzinę. Także tak. Tu środkiem jest w miarę ok. Jest lód pod tym, bo czuć takie zmrożone grudy i tak lekko niepewnie, ale te boki to jest już taki czysty lód i pobocze. A no i jak jedzie auto sprzeciwka, no to jest trudno się minąć, trzeba tam wjeżdżać, wiadomo jak jest, nie wiem, by nie było śniegu lato, czy tam po prostu by nie było śniegu i by było sucho, to nie ma większego problemu, zwłaszcza dlatego, kto powiedzmy jedzie pusty, a teraz to właśnie ma lepiej ten, kto jest załadowany, lepiej się jedzie. Ale dobrze, może się uda, jeszcze 350 metrów może się uda, że nikogo nie spotkam, bo jak tutaj jechałem pusty, to chyba z trzema ciężarówkami się mijałem, także zobaczymy. Prawda jest też taka, że przy takiej pogodzie nawet jakby coś się kopciło z kół, czy nie wiem, właśnie łożysko by siadało, to i tak nic nie widzę przez tą chmurę wody. Ja już na placu uciekam do domu i jaki jedyny plus tych ulew i tego śniegu to jest to, jak się ładnie umył normalnie, aż się wierzyć nie chce, cały opłukany, prawie jakby z myjni wyjechał.
Także fajnie. Takie zaraz takie chmurze wody. Jest, przepraszam, jechałem. Jest bardzo fajnie. Dobra. Zamykać bramę i na obiad, bo głodny jestem jak wilk.